Tym razem chcemy rozwiązać takie równanie, a więc najpierw je sobie przepiszmy. Mamy x do trzeciej dodać 125 w pierwszym nawiasie, x kwadrat odjąć 64 w drugim. No i to zwróćcie uwagę, że mamy iloczyn dwóch nawiasów, czyli możemy pierwszy nawias przyrównać do zera, czyli x do trzeciej plus 125 równa się 0, lub to samo zrobić z drugim, x kwadrat odjąć 64 równa się 0. No i tak, tutaj 125 przyniosę na prawą stronę, czyli mamy, że x do trzeciej równa się minus 125 i zastanawiam się, jaka liczba podniesiona do sześcianu to minus 125. To będzie oczywiście minus 5, bo minus 5 razy minus 5 i razy minus 5 to otrzymamy minus razy minus to plus, plus razy minus da nam minus. No i 5 razy 5 to 25, 25 razy 5 to 125, czyli to nam się będzie zgadzało. Tak samo postępujemy tutaj, czyli minus 64 przyniosę na prawą stronę, czyli x kwadrat równa się 64. I tu teraz kombinuję, jaka liczba podniesiona do kwadratu to 64. No i uwaga, tu będą dwie możliwości, bo x może być równy albo 8, albo x może być równy minus 8. Bo 8 do kwadratu to 64 i minus 8 do kwadratu da nam także 64. Czyli w przypadku tego równania mamy trzy rozwiązania. X jest równy minus 5 lub x jest równy 8 lub też x wynosi minus 8.